Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki w kolejnym odcinku pytań do Longterma. Humory inwestorów się poprawiły, WIG20 wzrósł w okolice 2000 punktów, a amerykański S&P jest prawie na szczytach historycznych, ponownie na szczytach historycznych. Zatem przechodzimy do Waszych pytań i zaczynamy. Krzysztof się pyta. Witaj, Albert. Mam pytanie. Mając do dyspozycji około 200 zł miesięcznie, jak Ty byś zainwestował na GPW? Pozdrawiam, Krzysztof. Ja inwestuję w ten sposób od kilku lat, przeznaczając 1000 zł, troszeczkę większą sumę miesięcznie na inwestycje giełdowe w ramach mojego portfela emerytalnego, nazwijmy to, gdzie inwestuję tylko w spółki stricte dywidendowe. Taki portfel można znaleźć u mnie na blogu. Jest to prowadzona inicjatywa w ramach akcji Oszczędzaj na emeryturę, prowadzona przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ja tam kupuję spółki wypłacające regularnie dywidendy. Oczywiście w ostatnich latach bywa to różnie. Pekao nie wypłacił w zeszłym roku dywidendy. W tym roku również jest to bardzo wątpliwe. Pekao jako jedyny bank, który mam w portfelu. KGHM też najprawdopodobniej wypłaci mniejszą dywidendę w tym roku ze względu na gorsze wyniki, na gigantyczne odpisy związane z przeszacowaniem aktywów. Ale długoterminowo cały czas się trzymam tej strategii, kupuję sobie akcje spółek regularnie wypłacających dywidendy. Jeżeli miałbym te tylko 200 zł, to polecam właśnie spółki, które wypłacają, które dzielą się tym swoim zyskiem co roku. Jest takich spółek coraz więcej, płacą coraz wyższe stopy dywidendy, nawet dochodzące do 20% niekiedy. No wiadomo, że to są pojedyncze wystrzały, ale jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. A teraz przechodzimy do pytań z Face'a. Pan Makowski się pyta pod poprzednim odcinkiem. Co sądzisz o potencjalnych debiutantach na warszawskiej giełdzie w tym roku? Czy są to firmy, które poleciłbyś do obserwacji? Powiem szczerze, że tak jak ja nie lubię debiutów, tak w tym roku zapowiadają się bardzo interesujące IPO. Bank komórek macierzystych to jest bardzo ciekawy temat, ciekawy model biznesowy. Zresztą ja sam korzystam z ich usług. Wykupiłem taki pakiet dla mojego już rocznego synka. Także to, no, zważywszy na to, jakie koszty ja poniosłem i ponoszę co roku, no to ten biznes jest z pewnością bardzo, bardzo rentowny. Ja przyznam szczerze, nie analizowałem jeszcze prospektu emisyjnego, ale tak mogę przypuszczać, że to jest bardzo, bardzo rentowny biznes, póki nie ma konkurencji, póki nie ma jakichś regulacyjnych nacisków ze strony państwa na zbicie tego rodzaju kosztów, to no, myślę, że oni zarabiają cały czas kokosy na tym. Druga ciekawa propozycja, która się zbliża, no to jest bardzo głośny debiut XTB. No to również tu jeszcze większe być może kokosy, bo z tego, co czytałem na jednym z popularnych blogów, to pozyskanie klienta kosztuje ich 900 zł, a średnio zarabiają na takim pojedynczym kliencie na Forexie ponad 7000 zł. Także to tylko obrazuje, jak rentowny jest biznes forexowy, jak rentowne jest prowadzenie platform transakcyjnych. Można się pochylić nad tym tematem. Ja oczywiście nie inwestuję na Forexie, nikogo do tego nie namawiam, ale jako biznes po prostu stricte cynicznie podchodząc do tego i tak zupełnie bez emocji, abstrahując od tego, czy mi się to podoba, czy nie, biznesowo jest to super przedsięwzięcie, super przedsiębiorstwo. Jeden z liderów, czy nawet lider europejski pod tym względem. Ciekawy debiut i co ważne, spółka, która deklaruje się, że będzie wypłacała regularnie dywidendy. A to jest mój konik, to jest coś, na co bardzo stawiam w kolejnych latach, w ramach również akcji Dywidenda jak banku. Być może po namyśle również prowadzę tę spółkę do portfela długoterminowego, zobaczymy. Ale muszę najpierw przyjrzeć się prospektowi, muszę zobaczyć, jak spółka performuje, jak będzie się zachowywała w przyszłości, jakie decyzje podejmie również główny akcjonariusz. Maciek się pyta,
Jakie spółki, drogi Albercie, w których nie ma udziału Skarb Państwa, władowałbyś do portfela na powiedzmy 3 do 5 lat? Oczywiście nie muszą być dywidendowe. Wręcz nie przepadam za dywidendowymi spółkami z WIG40 i WIG80. Mam zaledwie Ursusa i 11bit ze spółek, które spełniają to kryterium. Preferuję spółki płynne, PS, Amika odpada. Maćku, ja powiem Ci tak, w tym dywidendowym stricte moim portfelu w ramach akcji Oszczędzaj na emeryturę prowadzonej razem ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, ja mam same spółki Skarbu Państwa. Natomiast ze względu na te całe zamieszanie polityczne, ze względu na decyzje kontrowersyjne polityków, między innymi ratowania kopalń, czy też ewentualnej pomocy dla frankowiczów, ja skłaniam się coraz bardziej do dywersyfikacji, do rozłożenia tego ryzyka długoletniego portfela i rozważam kupno pierwszych spółek prywatnych, w których Skarb Państwa nie macza swoich palców. I tutaj takimi liderami w tym moim prywatnym rankingu są spółki Budimex i Asecopol. One regularnie płacą dywidendę, mają bardzo duży cash flow, bardzo stabilne spółki, które spełniają moje kryteria. Także te dwie spółeczki biorę bardzo poważnie pod uwagę i być może będę dywersyfikował w najbliższych miesiącach portfel właśnie o te pierwsze spółki całkowicie prywatne. Michał się pyta. Witam, czy coś już wiadomo na temat wypłaty dywidendy PKO BP za 2015 rok? O ile mi wiadomo, to jeszcze nie wiadomo. Ja się obawiam, że również w tym roku PKO nie wypłaci niestety dywidendy ze względu na tą ewentualną, ciążącą na sektorze pomoc dla frankowiczów, a przede wszystkim na podatek bankowy, czyli podatek od aktywów, który pomniejsza zysk. Natomiast nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone. Spotkałem się z taką opinią KNF-u, która dopuszcza ewentualnie wypłatę tego zysku za poprzedni rok. Zobaczymy, jak to się potoczy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, bo to ono ostatecznie decyduje i tutaj prawo głosu decydującego będzie miał przedstawiciel Skarbu Państwa oczywiście. Kolejne pytanie. Sławek się pyta. Witam. Jak długo potrwa obecna hossa? Czy pokonamy na WIG20 2000 punktów? Co z KGHM? Wszyscy mówią, że to tylko krótki wzrost, a jednak w ostatnich miesiącach ciągle rośnie. Czy nie przeszkadza Panu ruch na korytarzu podczas kręcenia odcinków? Tak, no wracając do tego ostatniego pytania, to tak naprawdę nie zwracam na to uwagi. Ja potem dopiero po fakcie dowiaduję się o tym, znaczy oglądając te odcinki, sprawdzam, że faktycznie ktoś tam przechodzi, coś się dzieje, jakieś są odgłosy, ale podczas nagrywania staram się być skupiony na temacie, na odpowiedzi na pytaniach, tak jakby w ogóle nikogo wokół mnie nie było. Jeżeli chodzi o hossę, ja uważam, to jest fundamentalna hossa. Tutaj nie ma sensu patrzeć na technikę. Polski rynek był skrajnie wyprzedany, akcje były niedowartościowane, CZ było w okolicach 10-12, CZ Schillera, czyli te CZ uśrednione dziesięcioletnie za ostatnie 10 lat i z uwzględnieniem inflacji było poniżej 10, co jest rzeczą niespotykaną niemalże. Tylko Rosja jest tańsza niż rynek polski i Brazylia. Rosja i Brazylia to są takie dwa rynki jeszcze bardziej przecenione niż Polska, one wciąż są tańsze. Natomiast Polska jest najtańszym rynkiem w Europie, jednym z tych trzech najtańszych na świecie i ta hossa była spowodowana po prostu fundamentami. Fundamentalna hossa będzie trwała moim zdaniem. Kapitał, który stoi z boku, będzie się powoli, aczkolwiek sukcesywnie będzie się przenosił na dobrze wyselekcjonowane spółki, ponieważ wielu ludzi zauważy te wzrosty, tak? Prędzej czy później, po miesiącu, po dwóch, czy po trzech miesiącach, czy po pół roku niektórzy w końcu zauważą, że na giełdzie można zarobić, że KGHM odbił już ładne 50% od dołka, to samo banki, JSW, to już są wzrosty bodajże liczone w 70 czy 80%, nie jestem pewien, ale nawet te górnicze mocno zdołowane już rosną. Także jest to młoda hossa. Kiedy ona się skończy? Nie wiem, no klasyczna hossa trwa około 4 lat. Także uważam, że no, do jakiegoś roku 2019-2020 mamy czas, żeby korzystać z kolejnego rynku byka. Przemek się pyta, czy tym razem stół był czysty? No właśnie, tutaj sprawdzimy. No, może być. Przejdzie.
tym razem. Paweł się pyta, Albercie, czy inwestujesz wyłącznie na rynku polskim? Co powiesz o innych rynkach, na przykład rosyjski, ze względu na sytuację polityczną wygląda tanio, CZ? Pawle, ja inwestuję, jeżeli chodzi bezpośrednio w akcje, inwestuję tylko w Polsce, natomiast w ramach tej dywersyfikacji geograficznej również jestem obecny poprzez fundusz inwestycyjny na innym rynku z krajów rozwijających się, emerging markets dokładnie. Rosyjski rynek jest, potwierdzam, bardzo tani, najtańszy na świecie pod względem wyceny fundamentalnej. Ten wskaźnik Shiller PE, mój ulubiony wskaźnik fundamentalny, czyli średnie CZ z 10 ostatnich lat, po uwzględnieniu inflacji jest najniższy na świecie. Czyli innymi słowy, rosyjskie akcje są jako całość najtańsze fundamentalnie na świecie. Pan Makowski się pyta, Albercie, co sądzisz o płynności na rynku New Connect oraz jaka jest Twoja opinia na temat rynku pierwotnego w tym roku i w najbliższych latach? Jeżeli chodzi o ten sam rynek New Connect, to faktycznie te obroty są bardzo niskie, płynność jest fatalna na wielu spółkach, ale to nie oznacza, że za chwilę, za miesiąc, dwa miesiące czy pół roku ta płynność się nie poprawi na dobrych spółkach. Bo ja pamiętam, że przecież na New Connectie był kiedyś Quercus, był Medical Gorithmics, był EcoExport, też fatalny był obrót na tych spółkach, czy 11bit, Vivid, a potem po przenosinach na główny parkiet te obroty znacząco wzrosły i to można już liczyć w milionach. Także nie ma co się sugerować tym, że nie ma płynności na dobrej spółce, tak? Nie można się zrażać. Czasami mogą ucieknąć naprawdę bardzo fajne spółki, bardzo ładny zysk, dlatego że inwestor obawia się tej małej płynności. CDRL na przykład, takim jest fajnym przykładem z ostatnich miesięcy, spółka, która korzysta na programie 500+, tam obroty były fatalne przez długi, długi czas. 20-30 tysięcy, nikt tego nie chciał, a nagle odpało 100% prawie w zaledwie kilka tygodni, tak? I obroty kilka milionów, także nie ma co się zrażać. Dawid się pyta, drogi long termie, z mojej strony pytania spoza rynku, a bardziej z teorii. Pierwsze, jaką literaturę, oczywiście poza wspomnianymi w poprzednim odcinku e-bookami, polecasz na start inwestowania? Drugie, co uważasz o rachunkach demo? Dobra praktyka przed rozpoczęciem, czy może bardziej generator zbyt ryzykownych i nieprzemyślanych nawyków? Pozdrawiam. To może pierwsze pytanie o literaturę, jaką polecam. Ja uważam, że taką biblią niemalże dla inwestora to jest taka pozycja i to dość nie jest zbyt popularna. To jest Błądząc po Wall Street Bartona Malkiela. To jest bardzo fajna pozycja, bo ona tak na wstępie jakby pozbywa inwestora jakichś złudzeń o bardzo szybkim zarobku, o drodze na skróty, pokazuje realia inwestowania, polecam bardzo, bardzo gorąco na początek. A kolejne pozycje, które z całą odpowiedzialnością bym polecił, to Philip Fisher, Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. No i oczywiście spółki, książki, które zajmują się strategią Warrena Buffetta, czyli Portfel Warrena Buffetta i Sposób Warrena Buffetta, autorstwa Roberta Hagstroma. No, dla takich już wielkich fanów analizy fundamentalnej, ludzi, którzy mają ochotę się uczyć, wgłębiać te tajniki metod Buffetta, no to polecam dzieło profesora z Columbia University, nieżyjącego już, Benjamina Grahama, Security Analysis, albo słynna książka Inteligentny Inwestor. A z polskich książek, słuchajcie, ja odkryłem tą pozycję kilka lat temu. Według mnie najlepsza polska pozycja o inwestowaniu to jest Zaręba Śmietański, Świadomy Inwestor, zdaje się. Nie chcę przekręcić tytułu, natomiast Zaręba Śmietański, bardzo fajna pozycja. Zweryfikuję ten tytuł, bo nie jestem pewny, czy to jest świadomy, czy rozsądny inwestor. Chyba świadomy inwestor bardziej. Drugie pytanie, co sądzę o rachunkach demo? Ja bym sobie to darował w ogóle. Lepiej ćwiczyć już na żywym organizmie, bo wtedy dochodzą te prawdziwe emocje. Co z tego, że na demo ktoś zarobi kilkaset procent, nie będzie w stanie potem utrzymać tej pozycji na realnym rachunku. Trzeba poczuć też stratę, trzeba poczuć, jak pozycja jest na stracie, co wtedy robimy. Ja polecam prowadzić notatki.
I ku temu chyba najlepiej służy taki duży kalendarz, bo w ten czas się ma tą datę przed oczami, można wrócić sobie, przewertować kartki i przeczytać, co wtedy żeśmy myśleli, jakie mieliśmy spostrzeżenia, jakie notatki żeśmy sporządzili, no i jakie też decyzje żeśmy podjęli. Bardzo fajna rzecz, polecam każdemu inwestorowi. Wiem, że większość z Was, pomimo tego, że początkowo będziecie mieli zapał ku temu, tak, to potem porzuci tę praktykę, ale to bardzo źle, bo właśnie dobry inwestor, inwestor sukcesu robi sobie taki dziennik. Dla mnie najlepszym dziennikiem są te moje newslettery codzienne dla subskrybentów. Tam opisuję moje decyzje, prowadzę na bieżąco swój portfel inwestycyjny. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za zamieszczone pytania. Zachęcam do zadawania kolejnych. Słuchajcie, każdy, kto zada pytanie na Facebooku lub na kanale YouTube Inwestorzy TV, otrzyma ode mnie dwa e-booki mojego autorstwa. Napisałem dwa e-booki Inwestuj Long Term, Inwestuj Long Term 2. Każdy, kto zadaje pytanie, zgarnia te e-booki. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Long Term Rokicki.